Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale. Nazywam się Olimpia Gaja, jestem mentorką kobiet. Pomagam kobietom wrócić do ich żeńskiej mocy, a dzisiaj przygotowałam dla Was krótki odcinek traktujący o 7 cechach niezwykle jakościowej kobiety. I to wszystko jest potraktowane z punktu widzenia mężczyzn, jakkolwiek ja również się z tym zgadzam. Jak mówię mężczyzny, to zawsze mam na myśli człowieka, który mocno stąpa po ziemi, mężczyzny o męskiej energii, który ma w życiu misję i jest skory i chętny, żeby znaleźć swoją kobietę, opiekować się nią i wzajemnie tworzyć polaryzację, czyli przyciąganie, czyli taką sytuację, kiedy kobieta ucieleśniła swoją żeńskość, weszła ochoczo w proces oddawania i odpuszczania tego, co do niej nie należy, czyli jakichś takich przekonań, programów wynikających z dzieciństwa lub z propagandy, którymi musiała się borykać całe życie, ale w pewnym momencie podjęła decyzję, że chce wrócić do swojej mocy, że wie, że stać ją na coś więcej, że wie, że zasługuje na miłość i zaczęła wykonywać nad sobą pracę. Podobnie z mężczyzną, oni też nie mieli lekko i taki mężczyzna, który po prostu ludzie, jak mówię mężczyzna i kobieta, to zawsze mam na myśli ludzie, którzy są gotowi pracować nad sobą i pracować nad relacją. I istnieją w swoich pierwotnych energiach. O tym jest ten kanał. 7 cech niezwykle jakościowej kobiety. Jakość, to właśnie mówimy o jakości. Mówimy o energii, o jakości, o tym, w co tą energię naszą wysyłamy, na co ją przekazujemy jako kobiety. I te cechy to jest takie zaproszenie, żeby się na tym zastanowić, czy u mnie tak to funkcjonuje, czy może jest, czy jednak muszę wybrać się w tą podróż po moją kobiecość. I nie robimy jednak tego z takiej intencji dla mężczyzny. Robimy to dla siebie. Robimy to dla siebie, żeby być niezwykle sobą autentyczną, niezwykle jakościową kobietą. I jak to się stanie, to naturalnie przyciągniemy, zaprosimy jak magnesy do swojego życia mężczyznę o równowartości energetycznej, czyli niezwykle jakościowego mężczyznę. Dobra, co mężczyźni uwielbiają w kobiecie? I z czym ja się również zgadzam i również jestem w swojej podróży ucieleśniania tych cech, dlatego zapraszam Was do odcinka. Pokażę cały obrazek. Jest w kadrze? Dobra. Pierwszą cechą jest inteligencja. A nie mówię tutaj o takiej inteligencji akademickiej. Sama często podkreślam, że trochę się nudziłam w szkole, trochę do niej nie chodziłam. Natomiast w momencie, kiedy odkryłam ten świat emocji, świat umysłu, świat duszy, świat możliwości tego, czym jest istota ludzka, to wtedy zaczęłam tą wiedzę pochłaniać. Także jak mówię inteligencja, nie mam na myśli inteligencji akademickiej, ale inteligencję emocjonalną. To jest coś bardzo ważne dla mężczyzny i dla nas też. Ułatwi nam to życie po prostu, dziewczyny. Inteligencja emocjonalna jest wtedy, kiedy my rozumiemy swój świat emocjonalny, swoje uczucia i nikogo za to nie czynimy winnym. Często powtarzam w swoich nagraniach lub na filmach lub na sesjach, że tak, stała Ci się krzywda, tak, rodzice byli emocjonalnie niedostępni, tak, nie miałaś wzorców. I to jest bagaż, z którym wyszłaś w podróż zwaną życiem. Natomiast dzisiaj, tu i teraz, jak oglądasz ten odcinek, to Twoją pełną odpowiedzialność, nie Twojego mężczyzny, nie moją, nie Twojego terapeuty, nie Twoich przyjaciółek, nie Twoich szefów, Twoją odpowiedzialnością w 100% jest to, żeby zrozumieć siebie, zaopiekować się sobą i zrozumieć i wytrenować się w tym, żeby czuć się bezpieczną w każdym stanie i w każdej emocji z mężczyzną lub bez niego. Ok? Kiedy kobieta emanuje i ucieleśniła
emocjonalną inteligencję, to w momencie, w takiej sytuacji, kiedy mężczyzna na przykład potrzebuje czasu lub potrzebuje, ma jakiś inny stan, to taka kobieta, która ma tą cechę emocjonalnej inteligencji, ona nie będzie go za to karciła, zawstydzała, robiła mu poczucie winy, nie będzie się próbowała na siłę wepchać do tego jego boksu, tylko da mu przestrzeń, bo to jest właśnie rezultat posiadania w sobie albo bycia mistrzynią swoich własnych emocji, tej inteligencji emocjonalnej. Druga cecha, która jest niezwykle ważna dla mężczyzn, jest nasza atrakcyjność. Oni chcą cieszyć się lub swoje oko nami, ale tutaj nie chodzi o Twój wygląd tak do końca. Tutaj nie chodzi o to, żebyś była modelką z Instagrama, ani w ogóle aspirowała do jakichś rozmiarów modelki. Absolutnie nie. Tutaj jesteśmy wszyscy różni i uwierz mi, że istnieją mężczyźni na świecie, gdzie Ty reprezentujesz dokładnie ich typ. Ale mężczyźni też nie wybierają sobie partnerki życiowej pod względem typu wizualnego. Tutaj, jeżeli chodzi o aspekty wizualne, to na pewno jest, czy kobieta jest zadbana, tak? Czy dba o swój wygląd, czy uwydatnia swoje własne indywidualne predyspozycje, czy dba o zdrowie. Zdrowie i takie jakieś, wiesz, podstawowe zadbanie o paznokcie, o makijaż, o ubranie, o czystość, o schludność, po prostu taki self-care, to później z nas emanuje. Ale jak mówię atrakcyjność na drugiej liście CH, to nie mam na myśli, to zadbanie, zdrowie, sport, zdrowy wygląd jest jedna sprawa. Ale atrakcyjność, tutaj bardziej chodzi o to, ty atrakcyjność możesz ucieleśnić. Kiedy właśnie nie masz tych różnych takich pomysłów w swojej głowie na temat swojego wyglądu, kiedy nie porównujesz się do innych kobiet, tylko ucieleśniasz swoją właśnie indywidualność, swoją atrakcyjność, swoją tą wyjątkowość, ok? Atrakcyjność to jest coś, co my dziewczyny możemy ucieleśnić. Właśnie poprzez tą wewnętrzną pracę, o której trąbię every day i nie przestanę. Tak, czyli na przykład, kiedy jest nam źle, na przykład, bo przechodzimy przez menstruację. Nie wstydzenie się tego, nie wstydzenie się bycia słabszą, tylko robienie sobie miejsce na te emocje. Pozwalanie sobie mieć super moment, wykorzystywanie momentów i pozwalanie sobie na słabszy moment. Po prostu bycie w kontakcie ze sobą, ze swoimi emocjami, akceptowanie się i to jest wtedy atrakcyjne. Kiedy jesteśmy szczere, kiedy nie mamy masek, kiedy nie rządzą nami nasze programy, tylko my ucieleśniamy siebie taką, jaką jesteśmy w każdym wieku. Jak mamy 20, 30, 40, 50 i 60 lat. Okay? Naprawdę znam bardzo dużo kobiet, które mają 50-60 lat i są bardzo, bardzo atrakcyjne, ponieważ emanuje z nich ich własna, indywidualna atrakcyjność, którą zbudowały i ucieleśniły podczas swojego całego życia. Nie tylko, żeby zdobyć mężczyznę. Trzecia cecha również dotyczy emocjonalności. Jest bardzo ważna dla mężczyzn, ale znowu, ona nie powinna być tylko ważna dla mężczyzn, ale również dla nas. Jest to stabilność emocjonalna. Wszyscy nosimy w sobie rany, traumy, rysy na naszej świadomości, rysy na naszej podświadomości, wszyscy nosimy w sobie lęki i tak dalej, i tak dalej. Teraz, to jest okej i to mamy wszyscy, więc nie ma co grać perfekcyjnej pani domu. Natomiast posiadanie tego nie oznacza, że to jest okej być niewolnikiem tego lub ofiarą tego, lub eksponować to jako ofiara poprzez narzekanie, poprzez projektowanie na mężczyznę, poprzez ograniczanie czyjejś wolności, bo ja mam takie ubytki emocjonalne. Więc tutaj znowu kobieca energia, świadomość dynamiki relacji, odpowiednia komunikacja,
nie wychodzenie za swoje granice, nie oskarżanie nikomu, pomoże, żeby te emocje nie, żebyśmy nie musiały ich wypluwać wręcz na partnera. Jeżeli nie jesteś stabilna emocjonalnie i ktoś się w tobie zakochał i cię wziął za swoją, to przynajmniej musisz być skora do pracy nad sobą. Znowu to jest inteligentna, emocjonalna inteligencja. To nie jest tak, taka jestem i już. Nie, to nie jesteś ty. To są w tobie rzeczy, które są nieuświadomione i powodują, że zachowujesz się w pewien sposób, który dokładnie wiesz, że nie jest korzystny dla twojej relacji, ale nie wiesz, co z tym zrobić. I jeszcze raz, dziewczyny, drogi rozwiązania do takiego, do stabilności emocjonalnej, kiedy jesteś niestabilna emocjonalnie, nie wymyślisz. Obejrzenie ponad 100 filmów na moim kanale nie pomoże. Natomiast pomoże ci, jeżeli będziesz słuchała naprawdę w obecności i będziesz stosowała to, czego cię uczę tutaj na kanale, na Instagramie lub w swoich programach i masterclassach. Kolejna osobowość, cecha, to jest kobiecość. I kobiecość, to zawsze Wam powtarzam, to jest energia, która jest w nas, każdy ją ma, Ty też, tylko że ona jest czasami przysłonięta przez właśnie nieodpowiednie myślenie, nieodpowiednie przekonania, nieodpowiednie zachowanie, nieodpowiednią mowę ciała, nieodpowiedni ton głosu. Także, żeby aktywować energię kobiecą w sobie, jest potrzebny warsztat do tego. I tylko wtedy, kiedy masz kobiecą energię w sobie, opanowałaś ją, czujesz ją, wiesz, kiedy ją używać, wiesz, kiedy się po prostu poddać jej, wiesz, kiedy pozwolić jej przejąć grę, wiesz, kiedy jej po prostu używać inteligentnie, emocjonalnie inteligentnie i wiesz, że jest to twoja atrakcyjność również, to tylko wtedy, kiedy panujesz nad swoją energią, kiedy umiesz właśnie pokazać i poczuć i być tą żeńską, w tej żeńskiej energii, to wtedy tylko jest szansa na dobrą, zdrową, trwałą, stabilną polaryzację między tobą jako kobiecą istotą i między mężczyzną, który również jest w swojej męskiej energii. Jeżeli jesteś w męskiej energii, to przyciągniesz mężczyznę, który pozwoli sobie wchodzić tobie na głowę. Jeżeli mężczyzna pozwoli sobie wchodzić tobie na głowę, to będzie w twoich oczach nieatrakcyjny. Nie będziesz go świadomie, podświadomie lub podświadomie, nie będziesz go akceptowała. Więc Wam się wydaje, że Wy chcecie mężczyzny, który będzie codziennie Wam pisał: dzień dobry kochanie, spałeś dobrze, coś ci tego, tu. Nie, to jest... Widzisz, taki mężczyzna w męskiej energii, który ma misję, który widzi Ciebie jako kobietę, jako partnerkę życiową, jako taką oazę, jako taką kobietę, która właśnie dysponuje, używa i rozkwita i żyje w żeńskiej energii, to jest właśnie coś, co on od Ciebie potrzebuje. Tak samo jak Ty potrzebujesz męskiej energii. Ty również możesz aktywować swoją męską energię, ale zazwyczaj my kobiety, kiedy mamy męską energię, zamieniamy się w Zosię Samosię i cierpimy. Dlatego chcemy mężczyznę, bo chcemy odpocząć od tego zgiełku, od tego świata, od tego bycia samą i tak dalej. Ale i wtedy nam potrzebne są te męskie atrybuty męskiego mężczyzny. Natomiast nie przyciągniesz męskiego mężczyzny, kiedy nie zrozumiesz i nie zaakceptujesz i nie będziesz ćwiczyła swojej żeńskiej energii. Kolejną cechą, którą jest bardzo ważna dla panów i dla ciebie też, to jest twoja otwartość i wylewność w łóżku. Tak, mówimy tutaj o seksie. I dużo kobiet używa tego jako broni, żeby coś uzyskać. Albo znam takie też sytuacje, kiedy na przykład mężczyzna z jakichś powodów, najprawdopodobniej z braku polaryzacji, depolaryzacji, przestał mieć ochotę na seks, wtedy kobieta do niego przychodzi i go prosi, inicjuje, co jest już w ogóle z zasady niewłaściwe, bo to mężczyzna jest zdobywcą, to mężczyzna powinien po prostu być do ciebie przyciągany, żeby cię gdzieś tam po prostu w kuchni za fraki na stojąco. I ty, ponieważ jesteś w swojej żeńskiej, otwartej energii, to nie powinien być dla ciebie problem. Natomiast mężczyzna się odsunął, ty poszłaś po seks, on coś tego, ty się obraziłaś, on mówi: no dobra, to ty też, a ty nie, bo ty wcześniej nie.
To są zagrywki małej dziewczynki, małej nieuzdrowionej dziewczynki. To nie jest kobiecość, to nie jest otwartość, to nie jest świadomość swojej seksualności. Naprawdę uwierzcie mi, kiedy jest polaryzacja między dwojgiem ludźmi, kiedy jest komunikacja, kiedy jest zbudowany, poważny, stabilny grunt pomiędzy wami. Kiedy taki grunt można zbudować? Musisz zajrzeć teraz na moją, na mój Instagram. Tam poprowadziłam dzisiaj live'a na temat tego, że mężczyźni zakochują się w nieobecności kobiet. Zajrzyj, zobacz, zrób notatki, zobacz, gdzie musisz się tutaj w tym podtrenować. I naprawdę, kiedy jest polaryzacja, to nie ma z tą otwartością i z tą wylewnością w seksie problemu. Wtedy obydwoje strony cieszą się i chcą tego. Z tym, że mężczyzna jest praktycznie zawsze gotowy do seksu, jeżeli jest polaryzacja między wami. Natomiast u nas jest to trochę bardziej uzależnione od naszego cyklu, tak? Czyli w pewnych momentach cyklu mamy dużą ochotę na seks, w pewnych momentach mamy mniejszą ochotę na seks, więcej wtedy potrzebujemy takiego właśnie emocjonalnego zbliżenia, zrozumienia od partnera i to wszystko można komunikować, kiedy nie wisimy na siebie, kiedy sobie nie zagrabujemy energii, kiedy nie używamy drugiej osoby do tego, żeby nas uszczęśliwiła. Bo jeżeli jesteś nieszczęśliwa ze sobą, to żaden mężczyzna Cię nie uszczęśliwi. Dlatego to, o czym ja trąbię na prawo i lewo, uwierzcie mi, mogłabym robić same materiały, zdobądź byłego, jak uniknąć zdrady, mogłabym to robić wszystko. Natomiast ja wiem, że takiego rodzaju stosowanie taktyk na nieuzdrowioną kobietę, na kobietę, która nie czuje swojego ciała i swoich emocji, to jest jak zakładanie brudnego stroju z siłowni, przepoconego po tygodniu z torby, na taką właśnie bluzeczkę balową. Także jeżeli chcesz, żeby mężczyzna Cię kochał i za Tobą szalał, to masz jedną rzecz do zrobienia. Kochaj siebie. Kochaj siebie. I z tej miłości przyciągniesz wspaniałego partnera, którego będziesz naturalnie chciała szanować, będziesz się chciała o niego troszczyć w ogóle. I nie próbujcie zrobić z tych facetów kociaków, pantofli i swoich psiapsiłek. Bo to jest po prostu nie fair. Same odbieracie mężczyznom męskość. Ok? Kolejna cecha, która jest bardzo ważna dla mężczyzn, to jest wtedy, kiedy jesteś zainteresowana faktycznie mężczyzną. O co to chodzi? Chodzi o to, że nie jest dla Ciebie priorytetem relacja, związek, rodzina, dzieci, małżeństwo, bo bycie singlem jest w społeczeństwie stygmatyzowane i fajnie byłoby w relacji, bo wtedy mam jakąś wartość, a bez niej to nie mam. Z taką intencją polegniesz zawsze, prędzej czy później, nie, żeby nie było, że nie mówiłam. Więc tutaj chodzi o to, wiesz, jak siebie kochasz i masz te cechy, które są atrakcyjne dla męskiego mężczyzny, ale są też po prostu sprawiają, że jesteś jakościowym człowiekiem, jakościową kobietą, to wtedy wiesz, czego chcesz. I wtedy na tej bazie, na tej porządnej, solidnej bazie samomiłości i klarowności tego, co chcesz, to przyciągasz odpowiednią osobę i wtedy, czy Ty jesteś zainteresowana nim, co on robi, dlaczego to robi, jak to robi, co jest dla niego ważne, czy Ty tylko chcesz mi, daj mi uwagę, pisz do mnie, nie rób trzydniowych pauzy w pisaniu, bo ja mam rany i w ogóle, jak Ci powiedziałam, to masz zrobić tak, to jest stary kolektyw, stary poraniony kolektyw poranionej żeńskiej energii i to nie funkcjonuje. I to nie funkcjonuje i to widać w statystykach i to widać w Waszym doświadczeniu. W moim doświadczeniu również, dlatego musimy zmienić siebie, jeżeli chcemy przetransformować, wydobyć z siebie najlepsze i chcieć zawsze wydobywać z siebie, nie tylko po to, żeby dostać się do relacji, ale po to po prostu, żeby być chodzącą jakością magią na nogach. Ostatnim punktem ważnym dla mężczyzny będzie to, czy Ty masz przyjaciół, przyjaciółki i czy to są jakościowe przyjaciółki. Czy to są przyjaciółki, z którymi tylko idziesz do klubu w weekend? Czy to są przyjaciółki, które obgadują, które dają Ci dobre rady? Czy to są przyjaciółki zazdrosne? Czy w ogóle rywalizujesz z kobietami? Czy jesteś raczej zrelaksowana i okej, nie polecam może mieć przyjaciółek, 10 ładniejszych od Ciebie przyjaciółek. Może to nie koniecznie zapraszać je do domu, kiedy jesteś ze swoim partnerem. Natomiast na pewno jakieś takie znaczące
znajomości i przyjaźnie, które cię które powodują, że ty chcesz wzrastać do góry. Jeżeli kobieta nie ma żadnej żeńskiej przyjaźni, to raczej jest to taka czerwona flaga, że ona się czuje insecure i że nie będzie miała się czym zająć, nie będzie miała swojego życia, tylko będzie na tobie wisiała. Więc mężczyźni na to zwracają uwagi. Zresztą, kiedy przebywasz z kobietami, kiedy przebywasz z wysoko jakościowymi kobietami, to jesteś zupełnie w innej energii. Jesteś w takiej energii sisterhood, nurturing and so on. Dziewczyny, to by było na tyle. Za jakiś czas, za parę tygodni, teraz robię tylko spoiler, olbrzymi warsztat, najlepszy jaki będzie, zawrę w nim wszystko, po prostu będziecie miały tylko zadania do ucieleśnienia. Warsztat będzie się nazywał Mistrzyni Randek. Będzie wszystko o randkach. Jaki profil, co i kiedy, kogo wybrać, jak się dowiedzieć, czego ja chcę, jak siebie, jak wprowadzić się w odpowiednią energię, kiedy pisać, kiedy nie pisać. Będzie po prostu wszystko, nie zabraknie niczego. Ale to jest za jakiś czas. I do tej pory zapraszam Cię do warsztatu Bogini Seksu, w której poznasz różnicę między tym, co motywuje mężczyzna, co kobietę, i do warsztatu Odblokuj miłość i pieniądze, gdzie dostaniesz tonę różnych informacji i zadań, jak odblokować swoją podświadomość z różnych blokad. Te warsztaty indywidualnie kosztują 88 euro. W przedsprzedaży u mnie warsztaty zawsze kosztują 44 euro, także obserwuj, jeżeli chodzi o ten warsztat Mistrzyni Randek. Ale te warsztaty dla osób, które obejrzały ten film i dotarły do końca, żeby się przygotować do tego finalnego warsztatu Mistrzyni Randek, bo to będzie super podstawa, naprawdę zrozumiesz seksualność, nie będziesz dawała już swojej energii byle komu, odblokujesz swoją podświadomość z blokad, możesz przeczytać w mojej zakładce na Instagramie w podopiecznych dziewczyny, jakie mają rezultaty po pracy ze mną. I te warsztaty dwa przygotują Cię idealnie już do naprawdę super randkowania. One kosztują 88 euro, razem to będzie 170 euro. Jeżeli obejrzałeś ten film i chcesz w siebie zainwestować, a to jest jedyna dobra inwestycja, to oddaję Ci te dwa warsztaty za powiedzmy 122 euro. Napisz do mnie na Instagramie, napisz do mnie maila, że jesteś zainteresowana tymi dwoma warsztatami i sobie zaoszczędzisz 50 euro. Tak. I to jest 5 godzin wiedzy, kodów, ćwiczeń i naprawdę dobrej, dobrej wiedzy. A tymczasem zostaw lajka, podziel się z koleżankami tym wideo, a Tobie życzę miłego weekendu. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Pa!